Szczerze, to nigdy nie grałem w Dark Souls 1, więc chyba pora rozpocząć tą piękną przygodę. Stwórzmy postać. Wędrowiec wygląda całkiem zachęcająco. Weźmy główny klucz, bo brzmi całkiem ciekawie. A czy to najlepszy wybór? Nie wiem. Jeszcze wygląd postaci, na którą nigdy nie spojrzę. I zaczynamy. Przyznam, że klimat jest naprawdę fajny. Będąc szczery, mam doświadczenie w drugiej i trzeciej części, więc nie jestem całkiem zielony, jeśli chodzi o Souls-like'i. Oho, nie minęła chwila i już ktoś spadł. Więc bierzmy klucz i zaczynamy. Prości ci przeciwnicy, czyli prosta gierka. A tutaj jest naprawdę ciemno i mało co widać. Mamy też największego wroga, drabina. Czekaj, to nie ta gra, nieważne. Pierwsze ognisko, pierwsze osiągnięcie za nami. Ta gra już ma tyle lat, więc pewnie nie zdziwi was fakt, że wiem, że trzeba początkowo ominąć tego bossa. Już jakiś łucznik do mnie strzela. O proszę bardzo, tarcza. Teraz będzie uciekać. Ach ci łucznicy, jest też i moja broń. Czas się z tobą rozprawić, kolego. I nie ma to tamto. Czyżby mgła do bossa? Chyba nie. Dopiero człowiek zaczyna, a tu już mu kamienie na głowę rzucają. Nie mili są. Dzięki za estusy plus klucz i możemy chyba biec dalej. Ale najpierw wrócę do ogniska. Prawdopodobnie muszę teraz iść tędy, dokładnie tak. Kilku mniej znaczących przeciwników nie będzie stanowić żadnego wyzwania. Kolejny łucznik i lepiej wyglądający przeciwnik oraz zamknięte przejście. Obstawiam, że ta mgła zaprowadzi mnie do bossa. Jeszcze na start pozwalają mi wykonać atak z powietrza. Teraz to boss ma połowę mniej życia. Dobra, moje obrażenia plus jego długie ataki to nie będzie żadne wyzwanie. Powinienem sobie poradzić z nim dość szybko i zgrabnie. Pierwszy boss pokonany. I mamy dodatkowo jakiś klucz. Czy teraz mogę otworzyć zamknięte drzwi? Odpowiedź brzmi nie. Czyli muszę iść dalej. Mimo lat, ładnie to wygląda i klimat jest naprawdę fajny. Przepiękny duży kruk. Kolejne ognisko. I zgaduję, że tutaj mamy taki mały nasz przytułek. Ale dobra, wymieńmy duszę na zwinność. Coś czuję, że pograłbym właśnie pod jakieś szybkie bronie. W sumie to zwiedziłbym również tą lokację i zobaczył, co mogę tutaj znaleźć. Może są jakieś ukryte skarby? I czemu nagle mam 10 estusów, a nie 5? Nie rozumiem tego. Chyba to jest jakaś inna mechanika niż dwójce lub trójce. Dobra, czas pokaże. Dużo skrzynek. Ciekawe, która okaże się mimikiem. Po From Software musimy się wszystkiego spodziewać. Kolejny mało wartościowy skarb i duży kruk. Ciekawe, czy da się z nim jakoś pogadać. Na sam początek gry dali mi szkieleta, któremu zadaje bardzo mało obrażenia, czego nie można powiedzieć o nim. I tylko 50 dusz. Ciekawe. Te drzewa, krajobraz i kruk tak bardzo kojarzą mi się z nordycką mitologią. Może coś w tym jest. Mamy również jakieś uzbrojone chłopstwo. Problemem nie są, ale to początki w Soulsach. Potem się rozkręci i będzie coraz ciekawiej. A tutaj brakuje tylko, żeby coś mnie pchnęło i zrzuciło stąd. Mamy szczurka, plus moje ataki blokują się o ścianę. Przydałaby się jakaś broń kuta, albo coś w ten deseń. Ale jakoś damy radę. Schodami na górę i mamy tutaj więcej przeciwników. Dzień dobry, szybka walka i lecimy dalej. Oho, już jakiś smok przyleciał. Pewnie będzie mnie męczył przez pół gry, jak nie lepiej. Ale przynajmniej poleciał dalej. A ja mam tutaj kolejnych przeciwników. Szybkie cięcia i po sprawie. Nawet jakiś hełm otrzymałem. Powiem wam, że wygląda to całkiem spoko, więc będę z niego aktualnie korzystać. Również muszę dodać, że zdecydowałem się grać offline, żeby nikt mnie nie atakował i dodatkowo nie było żadnych podpowiedzi na podłodze, na ścianie itd. Ciekawsza ta gierka wtedy się wydaje w mojej opinii. Tajemne drzwi, ciekawe co skrywają, nic szczególnego. Przyznam, że pod skrzynkami też coś się znajduje. Mamy tutaj handlarza i kolega sprzedaje rapier. No, korci, korci. Ale rapier... nie, dobra. Rapierem zagramy w dwójce. Więc teraz z tego zrezygnujmy. A co do trójki, to jeszcze zobaczymy. Coś mi się wydaje, że to nie jest zwykła beczka i pewnie będzie boom. Chociaż nie, zwykła beczka, okej. Drabina i jedyna droga prowadzi przez skok. Nie cierpię skakać w grach z serii Dark Souls, bardzo nieintuicyjne to jest dla mnie. O, jakaś kusza. A tutaj widzę jakiś skarb, proszę mi to dać. Teraz tylko trzeba jakoś wrócić. Przeciwnicy wyłaniający się za murów, normalka. Mamy człowieczeństwo, ciekawe do czego to służy. Pewnie z czasem się dowiem, albo wy mi napiszecie w komentarzu. Mamy wyrwę w murze i wracamy na sam początek. Nie dość, że rzucają we mnie bombami, to mamy tam jeszcze przeciwników. W sumie to tak od siebie powiem, że uwielbiam Souls-like'i za dwie rzeczy. Że trzeba grać pewnie i dominować pole, bo wiadomo, najlepszą obroną jest atak.
a zarazem trzeba utrzymać jakąś pokorę i zachować zimną krew w niebezpiecznych sytuacjach. A ja po prostu uwielbiam takie momenty, więc świetnie zawsze czuję się w takich grach jak ta. Nigdy nie ufajcie skrzyniom w Dark Soulsach. Nigdy. Kolejni przeciwnicy, więc czas znowu przejąć pałeczkę i pokazać im, gdzie jest ich miejsce. Kolejna skrzynia i kolejni przeciwnicy. Ale nie jestem pewien, czy chcę do nich skakać. A tutaj mamy tych panów, co rzucali we mnie bombami. Czas na zemstę. Zobaczymy, czy to takie fajne. Teraz jakaś mała baszta i pojedynczy kusznik. Sądzę, że najlepszym wyborem będzie wyciąganie ich pojedynczo. Góra czy dół? Dobra, wiecie co? Najpierw dół. Oho, Black Knight. Ciekawe, czy też tak potężny jak w trójce jest. Zaraz się w sumie przekonamy. Dobra, rozumiem, przepraszam, ja już sobie idę, okej? Kolega mi chyba nie odpuści. Teraz to trzeba podjąć rękawice. Czy podnieść? Bardziej podnieść rękawice. Nie gadaj, że mogę cały czas mu na plecach stać i krytyczne ataki robić. Nawet godzinki nie mam w tej grze i już jakieś słabe punkty odnalazłem. To okej. Dobra, to tyle było po trudnym przeciwniku. Ciekawe, czego pilnował. Uwaga, uwaga i mamy pierścień. No dobra, i tak w sumie nie mam żadnego, więc czemu by go nie założyć? Pora udać się na górę i znowu rzucają mi coś na głowę. Masakra. Będzie trzeba pilnować się w tej grze. Użyto głównego klucza. Ciekawe, gdzie teraz mnie to zaprowadzi. Czekaj, czekaj, czekaj. Jak temu rycerzowi było na imię? Havk? Havl? Chyba jakoś tak. Poprawcie mnie, jeśli źle mówię. Dodatkowo wychodzi na to, że można z nim walczyć tak samo jak z Black Knightem. Ale chyba gdzieś źle skręciłem, bo coś mu za mało obrażeń zadaje. Aha, jak zawsze sprawiedliwa walka. 30 uderzeń przeciw jednemu. No dobra, okej, rozumiem. Nie będę komentował. Okazało się, że ta wieża ma również wejście na górę i obstawiam, że tędy muszę się udać. Mgła, czyżby walka z bossem? Trochę to wygląda na arenę. Mamy też drabinę i dwóch kuszników. Pozbądźmy się ich. Zaraz, najprostszy rycerz mnie pokona. Nawet rycerzem pewnie nie jest. I co, nie ma tu żadnego bossa ani nic? A nie, przepraszam, mamy bossa. I znowu wielki przeciwnik. Widzę, że po raz kolejny został użyty efekt percepcji. Tworzymy wielkiego bossa, by wydawał się straszny i niepokonany. A potem się okazuje, że porusza się jak ślimak i jego ataki też wcale nie są jakieś super. Ale pewnie, gdy spotkamy małego przeciwnika, to wszystko będzie na odwrót. Oni zawsze tak robią. Rolowanie pod nogami zawsze spoko. Obrażenia też całkiem git. I boss został pokonany. Czyli mamy już dwóch bossów za sobą. Pamiętajmy, by niszczyć wszystkie skrzynki, bo czasami coś za tym może się chować. O właśnie, o tym mówię. Coś mi mówi, że ten most to zły wybór. Ta, miałem rację. Czyli Dark Souls 1 dużo się nie różni od dwójki ani trójki. Pewnie jeszcze sporo takich niespodzianek mnie czeka. Patrzcie, kogo tutaj mamy. Sun Knight, czy tam Rycerz Słońca. Kultowa postać. Muszę was zapytać, wolicie jak mówię wszystko po polsku, czy nie przeszkadza wam jak używam angielskich nazw, na przykład Damage, HP, Black Knight i tym podobne. Bo mi to szczerze obojętne, ale mogę się do waszej wygody po prostu dostosować. Tak jak widzę, to chyba nie ma innej drogi i trzeba przejść przez ten most. To moje 8000 dusz, ale dobra. Mamy tutaj jakąś klatkę schodową. Drabina kopnięta i ognisko. No to co, wydajemy wszystkie punkty w zwinność? Oczywiście, że tak. I większe obrażenia będą. A jak tak dalej pójdzie, to zostanę szklaną armatą. O, mamy tutaj przeciwnika, proszę bardzo. I chłop blokuje przejście dalej. No tak, ataki mi się zatrzymują o ścianę, a mój oponent ma włócznie. Ciekawe, jak to się mogło skończyć. Szczerze, to mogłem to przewidzieć. Runda druga i tego pana już żegnamy. Kilka kolejnych szczurków i kolejna drabina. Widzę ognisko i zamknięte wrota. Wydaje mi się, że jest to barbakan. Budową to trochę przypomina. Oho, jakiś metalowy dzik. Ja nawet nie chcę próbować z nim walczyć. Coś czuję, że to się źle skończy. Oho, już biegnie. Dobra, szybko na lepszą pozycję. Eliminujemy tych kuszników. Jak widzę, to koledzy opuścili również kratę zamkową. Czyli trzeba znaleźć inną drogę. Na pewno nie tędy i dzik już jest obok nas. Czyli tędy? Złota zasada gier od From Software, tak. Jeśli przeciwnik ucieka, znaczy to, że jest to pułapka. Mnie takimi prostymi sztuczkami nie nabierzecie. Nie tym razem. Ale jestem ciekaw, ile razy damy się złapać na coś w podobie. Znaczy, dokładnie ja się dam złapać. Ukryty skarb na górze belki. Spoko, zaraz go zgarnę. Mgła, czyżby kolejny boss? Nie, nie tym razem. Teraz powolutku i na spokojnie podejdziemy do nic niespodziewającego się przeciwnika i pach, tak to się robi. Kolega pilnował jakiejś tarczy. A tam widzę kolejnego przeciwnika. Zaraz się z tobą rozprawię, gościu. Aha, dobra, to jest pułapka. Wiecie co, długo nie trzeba było czekać, aż wpadnę w pułapkę. No tak. Po co sprawdzić dwie strony, skoro można wbiec na chaos? No po co, powiedzcie mi. Dawaj na solo, ziomek. To ma być równa walka.
Myślałem, że będzie bardziej niebezpieczny i groźny i wyrzucił z siebie fajny hełm, ale mój aktualnie lepiej wygląda, plus wolę mieć szybkie uniki niż przejść na normalne. Znalazłem osobę, która zamknęła bramę. Ta brama ma być otwarta i koniec, kropka. Halabarda, ciekawe jak się tutaj sprawują drzewcowe bronie. Kolejny rycerz, kolejny elegancki pojedynek, ale oszust z ciebie jest, masakra chłopie. Jeżeli wróg po prostu stoi w miejscu i na was nie reaguje, pewnie to jest pułapka. Wiedziałem, zobaczcie jak się czai. Gotowy tylko by zajść mnie od pleców. Nieładnie, oj nieładnie. Zawsze boję się przeciwników z rapierami i punklerzami, bo jeszcze sparuję mój atak, a potem dostanę kryta za całe życie. Duży rycerz, to może ja pójdę dookoła? Mali rycerze? Tak, to tak, z takimi to można walczyć. Wiecie co? Jednak chcę się spróbować z tym rycerzem. Pewnie to jest znowu sztuczka percepcji i będą jak rycerze z dwójki. Szybko tylko biegnie, ale ich ataki są tak powolne i szczerze mówiąc trochę mi przypomina prześladowcę z dwójki. No, podobny jest, przyznajcie. Idziemy dalej, nie ma co czekać. Mamy ognisko, jak i kowala. Jak już tutaj jestem, proszę mi ulepszyć mój mieczyk. Zawsze to większe obrażenia. A resztę dusz przeznaczmy na zwinność. Patrzcie na niego, nie dość, że ma rapier, to chce walczyć w wąskim korytarzu. Zapraszam do mnie, kolego. O, pełno przeciwników plus jakiś mag, którego kojarzę z memów. Z tym pospólstwem to łatwo można sobie poradzić. A ten mag, to czemu tańczy, a nie walczy? Kolejny pojedynek, dzień jak co dzień. Wiecie jak to jest. I jakiegoś NPC-ta uratowałem. Tylko ja liczę, że naprawdę jakąś dobrą nagrodę mi dasz, a nie jakieś bezużyteczne rzeczy, których i tak nikt nie chce i nie potrzebuje. No muszę to przyznać, że jest strasznie dużo drabin w tej grze. Mgła, czyżby jakiś boss? Gargulce, ciekawe. Pewnie to będzie jak w innych częściach, zaraz wszystkie gargulce wstaną i będzie walka 1 na 6, czyli trzeba się pośpieszyć. Mimo kiepskiego początku, chyba idzie mi całkiem dobrze, dość przewidywalne ataki ma. Kolego, nie latamy i HP też mu całkiem szybko leci jak widzę. Już kolejny się przyłączył do walki, zaraz pewnie będzie trzeci, czwarty, piąty, szósty. Jakiś toporek nawet dostałem. Ten z kolei ogniem pluje, jest dużo prostszy od swojego poprzednika. I czyżby to był koniec? Wow, myślałem, że więcej was będzie. Czyli po tej bitwie mam hełm i toporek. Dobra, idziemy do dzwonnicy i używamy dzwona. Miałem w jakieś tam dwa dzwony uderzyć, co nie? No kto tam się fabułą przejmuje? No, to już jeden jest dzwon za mną, to jeszcze został jeden. A tobie co, animacje się nie wczytały, czy o co chodzi? Czy tak specjalnie? Nieważne, idziemy do kowala i ulepszmy broń. Czy naprawdę da się ulepszyć broń tylko do plus 5, czy ja czegoś nie wiem, albo nie rozumiem? Dobra, z tym jestusami też jest jakoś dziwnie i może tego nie rozumiem, może mi jakaś mądra osoba w komentarzu to wyjaśni, ale na razie nieważne. Po prostu skupmy się na zwinności, większe obrażenia, to jest coś co lubię. O, patrzcie, cebula, siema cebula i ta brama jest zamknięta, czyli tędy się nie przedostanę. Muszę wybrać inną drogę. Tak szczerze, to wytnę moją pierwszą porażkę z tym czymś, bo to, że chłop stawia nogę, a ja ją tylko dotknę i tracę mnóstwo HP, jest bardzo nie w porządku. Sam sobie ten przeciwnik nie jest jakiś trudny. Powolny, proste ataki i wystarczy się cofnąć, by zmusić go do użycia cudów. Jedna bestia mniej i jakiś dziwny kamyk mam. Ciekawe. To mi wygląda na jakąś trującą lokację. Ale nie, można tu chodzić bez zmartwień, to nieważne. Jakieś enty albo inne drzewo, podobno, przeciwnicy, nie, podobne, chyba. W dwójce nienawidziłem tych kryształowych robaków, bo rapierem nigdy nie szło ich trafić. Jakieś skarby, ciekawe czy na podpuchę i pułapkę. Nie, ale jakaś brzydka zbroja, okej. Kolejny Black Knight. Dobra, chodź na otwarte pole. I tak wiem jak cię z łatwością pokonać. Ciekawe czego pilnował. Mamy ognisko, więc dobrze idę. Winda i jedziemy. Małe smoki? Tak szybko? Nie, one są zbyt silne i za niskie obrażenia im zadaję. Chyba trafiłem gdzieś, gdzie nie powinienem pójść. Na pewno nie jest to lokacja dla mnie. Kryształowe golemy? A w tle jakaś wielka hydra. No, to brzmi jeszcze ciekawiej. Ale w sumie te golemy są proste, więc prawdopodobnie teraz dobrze idę. Mamy skarb, a samą hydrę zostawię na razie w spokoju. Wątpię, że muszę się nią zająć właśnie teraz. Mamy drzwi do nowej lokacji. Jesteśmy w wieży z typem z wielką pałą. To co, druga runda? I znowu 30 uderzeń przeciw tylko jednemu? Teraz jak mu zadaję większe obrażenia, powinno pójść znacznie szybciej. Dziękuję i dobranoc. Mamy też jakiś pierścień. Coś pod udźwig? Biorę, na pewno się przyda. Pytanie brzmi, gdzie ja mam teraz iść? Smoki? Szczerze to wątpię. Dobra, po kilku minutach błądzenia przypomniałem sobie, że w ogrodzie ciemnego korzenia były dwie odnogi. Może muszę właśnie się tam udać. Tak, dokładnie tak. Zamknięte, a ta ściana wygląda jak iluzoryk. O właśnie.
Nieważne, że to mówię prawie przy każdej ścianie i liżę każdą ścianę. Nie wspominajmy o tym, w porządku? Dzięki. Kolejna zagubiona dusza, albo przedmiot. O, pułapka, mogłem się tego spodziewać. Widzicie, już zbyt pewny siebie jestem. I zaczyna się. Wielka mgła wygląda jak przejście do jakiegoś bossa. Otóż nie. Ale mamy za to wielkich rycerzy, którzy są wolni. Łatwiutko. Co oni za czary mają, także wolno się poruszam. Tak nie wolno, halo, bez szans, dobra. Byłem kompletnie bez szans, to trzeba powolutku i pojedynczo ich robić, nie ma co pakować się w grupę. Teraz będę się bawił w powolne wyciąganie każdego po kolei. Bo jak są w grupie i używają czarów, to potem jestem wolny i te uniki jakoś tak nie działają. No i też te uniki nie sprawiają, że jestem nieśmiertelny jak w trójce. Chociaż nie są tak zepsute jak w dwójce, gdzie żeby robić uniki, to trzeba być jakimś mistrzem tej gry. Elitarna zbroja. Jeśli będę miał wysoki udźwig, to pewnie ją założę. Ale nadal preferuję szybkie uniki niż trochę lepszy pancerz, który w sumie i tak niedużo daje. Wiadomo, w pancerzach się chodzi dla ozdoby. Złota zasada. Chyba ostatni rycerz i kolega znowu używa tego dziwnego cudu. Schody na górę i mgła. Tym razem mamy bossa. Tylko coś mało miejsca tutaj jest. Chyba muszę unikać jego ataków, a potem nie wiem. Dopóki czegoś nie wymyślę, to po prostu uniki. Dobra, ląduję. Pewnie na jakiś czas i mam możliwość teraz zadania mu kilku ciosów. No to co, atakujemy ile wlezie. Pewnie to wybuchnie, oczywiście, że tak. No to co, powtórka z rozrywki? Tylko teraz bez estusów. Chłopie, ląduj, o, dziękuję bardzo. Coś czuję, że nie wyrobię się na tej serii, a niezbyt chcę ryzykować. Okej, no to jeszcze raz. Jak mnie ten promień sieknie, to koniec. Dobra, git good, dało radę. No to co, to już koniec. Wiedziałem, że lepiej w obrażenia inwestować zamiast w życie. Ciekawe, dokąd mnie doprowadzi ta droga. Szczyt kwadratowej wieży, mamy klucz i boski żar. To pewnie trzeba będzie dać kowalowi. I może wreszcie będę mógł ulepszyć broń wyżej niż plus 5. Może. Więcej w zwinność, plus dodatkowo mogę zainwestować punkty w życie. Myślę, że na następnych bossów to się przyda. Tak szczerze, to byłem w tej baszcie, ale nie poszedłem na górę, by zobaczyć, co tam się znajduje. No tak, Black Knight, czego ja się mogłem spodziewać. To nie będzie ani długa, ani ekscytująca walka. Problemem jest miejsce, ale damy radę. Teraz powinienem się cofnąć i tutaj mamy drzwi, które powinienem aktualnie móc otworzyć. Dokładnie tak. Więc schodzimy drabiną w dół, tylko po to, by zaraz wchodzić po schodach na górę. Świetnie zrobione. Widzę, że mamy tutaj jakiś skrót, który prowadzi mnie do jednego z moich pierwszych ognisk. To dobrze. Nie będzie trzeba tyle biegać dookoła, gdyby mi się noga potknęła. Pieski, już widzę, że to będzie irytujący przeciwnik. Drzwi się nagle otwierają i wypadają jacyś zbóje. No chodźcie panowie. Widzę, że to jest częste w tym miejscu. Kolejne starcie, czas zacząć. Czyżby za mgłą był jakiś boss, czy kolejna lokacja? Boss i psy. Plus przygwoździli mnie, chyba nawet agresywny atak nic nie da. Oj nie. Tak szczerze, to jeszcze tylko tego mi brakowało. Ale zobaczcie, przeżyłem. Dobrze wiedziałem, kiedy wydać moje punkty w życie. Życie teraz oddało. Albo szczęście na całe życie wykorzystałem. Są dwie opcje. Więc może tak, najpierw pozbędę się psów. Kiedy to się stało, stań do równej walki. I tyle z mojego leczenia. Dobra, obrażenia ładne w niego wchodzą, we mnie w sumie też. Chwila przerwy na leczenie. Czy ja właśnie z nim spadłem? Zadałem mu obrażenia z bonusem od upadku plus szybkie ciachnięcie? Chyba tak, ładnie wyszło w każdym bądź razie. Ciekawe co dalej, pewnie będę błądził. Dajcie znać, co sądzicie o Dark Soulsach na moim kanale i trzymajcie się, cześć!